byle hołk jest w stanie zabrać 11 żołnierzy z pełnym uzbrojeniem. Ale mogę Państwa zapewnić, gdyby sytuacja na polu walki tego wymagała, maksymalnie może wejść do środka 20 żołnierzy w pełni uzbrojonych. Proszę zwrócić uwagę, co potrafi śmigłowiec w rękach dobrze wyszkolonego pilota. Tak, po to tak zastosowana, żeby śmigłowiec stanowił bardzo mały cel w ostrzale tak zwanym bocznym. Proszę Państwa, Państwo widzieli film Helikopter w ogniu. Tam Black Hawki są użyte i są bohaterami zresztą filmu, bo utrata pierwszego Black Hawka powoduje poważny problem w działaniach amerykańskich żołnierzy wtedy w stolicy Somalii. Proszę Państwa, gdyby ten śmigłowiec na filmie był w ruchu i gdyby mu odstrzelono to śmigło ogonowe, proszę zobaczyć, co on w tej chwili pokazuje. Pokazuje 6 stopni swobody, między innymi właśnie te ruchy boczne śmigłowca, które pozwalają na niezwykłe precyzyjne podejście do lądowania, niezwykle precyzyjne pozostawienie desantu. I znowu zwracam uwagę na jego niską, wydłużoną sylwetkę, szeroki kanał w rejonie komory desantowej, pozwalający na zabranie żołnierzy ładunków. A gdy Państwo się przyjrzycie, jak będzie okazja przelotu nad nami, to w dolnej części kadłuba komory desantowej znajduje się uchwyt, zaczep do ładunków. Black Hawk w tej chwili może zabrać na tym zaczepie zewnętrznym 4 tony ładunku. Czyli bez żadnego problemu haubicę, armatę polową, nawet mały samochód terenowy może zostać przez Black Hawka przeniesiony. Proszę Państwa, szybkie wznoszenie. O, właśnie tak on startował, żeby nam nie narozrabiać. A przy okazji proszę zapamiętać hałas, jaki daje Black Hawk i porównacie potem Państwo hałas, jaki dają inne śmigłowce. Łopaty wirnika, a tu mnie musicie Państwo uwierzyć, mają końcówki załamane śmigłowca. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, co śmigłowiec potrafi robić. Piękny pokaz możliwości Black Hawka. Podwozie bardzo niskie, szeroko rozstawione, to ma też wpływ, proszę zobaczyć, jakie piękne wyhamowanie prędkości ze wznoszeniem. Teraz, proszę Państwa, zapewne Państwa, w tej fazie lotu pojawia się malutka siła nieważkości w kabinie desantowej. Sam w paru śmigłowcach coś takiego przeżywałem, gdzie się odrywałem od siedzenia i zaczynałem lewitować lekko po kabinie śmigłowca. Pięknie. Proszę Państwa, te pierwsze okienka za kabiną pilotów są rozsuwane i tam jest możliwość zamontowania broni maszynowej. Albo karabinu maszynowego jednolufowego M60, albo karabinu maszynowego rotacyjnego minigun o szybkostrzelności około 4000 strzałów na dodatek. Jeżeli doszłoby do uszkodzenia instalacji olejowej smarującej przekładnię główną i silniki, istnieje możliwość co najmniej 20-minutowego lotu na uszkodzonej instalacji olejowej, czyli prawie lotu na skórę. Proszę pamiętać, firma Sikorski zrobiła śmigłowiec pod określone potrzeby armii amerykańskiej. Te potrzeby były wyznaczone w wyniku doświadczeń z Wietnamu, kiedy to Amerykanie we wspaniały sposób używali się konwencjonalnymi manewrami, jak i świadkami jesteście Państwo. Nie na darmo dyrektor wczoraj namawiał mnie, proszę Państwa, do wielokrotnego reklamowania, abyście Państwo dzisiaj przyszli. No i staram się też dzisiaj Państwa zachęcić do pozostawienia, pomimo że może się troszkę tutaj naokoło dziwnie dzieje, ale chcę Państwa pocieszyć. Black Hawki nie tylko walczą. Black Hawki również, proszę Państwa, między innymi wożą prezydenta Stanów Zjednoczonych. No nie wiem, czy Państwo oglądali ostatnio taki film Londyn w ogniu. I tam Black Hawki latają. Tylko że, proszę Państwa, jest wzora na filmie sposób unikania trafień przeciwlotniczymi rakietami kierowanymi. Proszę Państwa, podziwiajmy Black Hawka, podziwiajmy jego możliwości. I jeszcze raz wrócę do tego tematu. Na helikopterze w ogniu odstrzelenie granatnikiem